Cześć, tu Grigon, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Factorio. No i nie ukrywajmy, jest to pierwszy odcinek po w sumie bardzo długiej przerwie, no bo co ze dwa tygodnie chyba odcinków nie było, nie, może tydzień. Nie wiem zresztą, szczerze mówiąc nie pamiętam, nie panuję aż tak nad czasem. No może dzisiaj będzie taki odcineczek, od razu powiem co mamy zamiar zrobić. Układy procesorowe są to, więc spokojnie, mamy bardzo jasny cel przed sobą w tym odcinku, do którego będziemy dążyli. Ja tutaj nadrabiam z jakimiś badaniami, których jeszcze nie mam, a które nie wymagają tych żółtych pakietów naukowych, które będziemy robili w kolejnym odcinku. Także tak. Mam nadzieję, że pamiętam jak się nagrywa i pamiętam jak się robi let's playe. Ze względu na tę przerwę właśnie. No i tak, jak widzicie, są jakieś tutaj różne rzeczy, których wcześniej nie było, na przykład to. Co to jest Gorigon? No, jest to produkcja landfillu, czyli po polsku to będzie niwelacyjny materiał skalny. Bardzo prosta i łatwa nazwa do zapamiętania i wymówienia. Zdecydowanie wolę landfill. No i tak, taki projekcik tutaj zrobiłem i jak widzicie też zrobiłem też tory, które są, jest to 8-torowa autostrada dla pociągów. W przygotowaniu no, testowałem różne rzeczy, niestety, no tak, dlaczego nie ma odcinków? Może zacznijmy od tego. Odcinków nie ma dlatego, że jestem aktualnie, to pisałem zresztą w tym community tabie tam w postach, jestem aktualnie na rehabilitacji, która niestety trochę jeszcze zajmie, co najmniej tydzień, jeśli nie dwa. Miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że tydzień, a nie dwa. Więc tak, dlatego nie ma odcinków, bo po prostu nie mam jak ich nagrywać, bo nie mam mnie w domu. No a wcześniej niestety nie byłem na siłach, żeby nagrywać, bo też byłem po szpitalu i coś tam. No niestety jakieś takie nieciekawe historie zdrowotne ostatnio miałem, także tak, o. Dlatego nie było odcinków. Dzisiaj akurat jestem na przepustce, dlatego udało mi się nagrać odcinek, chociaż jeszcze go nie nagrałem do końca, więc uda mi się nagrać odcinek, trzymajcie kciuki. No i tak, o, właśnie, więc najwcześniej od przyszłego tygodnia niestety będzie, wrócimy, że tak powiem, do, jak to się mówi, wrócimy do harmonogramu, nie, inaczej się mówi. No zawiesiłem się, nie mam pojęcia jak się mówi, schedule, w każdym razie o to słowo mi chodzi. Rozkładu programu teletygodnia, nazwijmy to teletygodniem. Dobra, słuchajcie, także zajmijmy, dlaczego, może trochę odsłonię przed wami to co tutaj zrobiłem, także tutaj sobie pobieramy kamień, prawda, mamy jedną kopalnię kamienia, tu mamy drugie złoże, tutaj podjeżdża pociąg, no i te pociągi sobie jeżdżą po tych torach. I przywożą do landfillu. Tutaj mamy dwa ośrodki produkcyjne, że tak powiem. Landfillu. No i dlaczego akurat taki design torów? Tutaj różne rzeczy testuję. Skrzyżowanie jeszcze szczerze mówiąc nie rozgryzłem, jak zrobić dobrze skrzyżowanie. Więc nad tym jeszcze pracuję. Takie T. No to jest łatwiejsze do zrobienia, to w zasadzie zrobiłem, ale nie martwcie się, no jedyne co to oświetlenie można by tutaj inaczej zrobić, jakoś to lepiej rozgryźć, więc jeśli jesteście zaawansowani w Factorio, a wiem, że część z was jest, na pewno dużo osób jest lepszych ode mnie, to możecie rozgryźć jak tutaj to dobrze oświetlić, a ja będę, no tak jak mówię, mam pewne plany związane z tą serią, może zdradzę jakie. Sorry, że taka jest organizacyjny dzisiaj troszkę ten odcinek, dlatego że te zaawansowane pakiety długo nam nie zajmą do robienia. Tak mi się wydaje, mam pewien design w głowie i go sprawdzimy. Także po co ja zrobiłem te tory i po co ja robię ten landfill i dlaczego w ogóle o co chodzi Gorigon? No więc doszedłem do wniosku, że tak jak w 016, mieliśmy serię z megabazą. Tak, najpierw był poradnik dla nowych graczy, potem była seria z megabazą. Ach, klasyczna już, myślę, w moich filmach przerwa na napój, tak zwany teraz jest to kawa, nie herbata. Także dlaczego mamy, dlaczego, co chcę zrobić z tą serią? Tak, mieliśmy megabazę i w 17, co prawda jest teraz eksperymentalny, sobie powinniśmy tak naprawdę poczekać, aż wyjdzie stabilna, gdzie chcemy zbudować. Myślę, że tutaj zbudujemy. To najpierw pociągnijmy sobie kwas siarkowy, ja będę gadał w trakcie ciągnięcia tego kwasu siarkowego. Tak jak, tak, stable, no niestety teraz jesteśmy na unstable, czy tam experimental branch. A, mamy pociągnięty kwas siarkowy, czy nie? Nie mamy.
Więc teoretycznie powinniśmy poczekać do pełnego release'u. No ale bez przesady. Także co chcę zrobić z tą serią? Już mówię, już nie przeciągam tego. Jestem znany z tego, że przeciągam. Chciałbym po prostu dokończyć, wysłać rakietę w tej serii. Czyli ciągniemy tę serię, robimy wszystkie rzeczy, czyli mamy jeszcze te niebieskie płytki. Potem będziemy robili użytkowe pakiety naukowe, potem zrobimy moduły prędkości, przy okazji radionadajniki i tak dalej. Może zrobimy też energię atomową, ale to zastanawiam się, czy już nie zrobić w nowej serii. No i właśnie, jak zrobimy te wszystkie rzeczy, czyli tak naprawdę zrobimy wszystkie rzeczy dla nowego gracza, że tak powiem. Od początku do końca wyślemy sobie rakietę, korzystając z tego main busu. No i po tych, myślę, że też będzie 5-6 odcinków w porywach do 10, zobaczymy jak to się tam pociągnie, jak to się nam ułoży. I potem, o nie mam tych, muszę niestety tak to zrobić. I potem, słuchajcie, zrobimy sobie, że tak powiem, restart numeracji, czyli znowu zaczniemy od jedynki albo w ogóle od zera. I przeskoczymy do robienia mega bazy, która mam nadzieję, że będzie na większą skalę nawet niż w poprzedniej serii. No dlatego, że po prostu wiem wiele więcej rzeczy i mam jakby wiele więcej pomysłów niż wcześniej, no bo wcześniej tak naprawdę nie robiłem żadnej mega bazy na taką skalę jak tam. No a jako, że tam już zrobiłem, wow, w 16, no to myślę, że po prostu zaczniemy sobie robić mega bazę nową. O. I zaczniemy od no, nową serię po prostu. Zaczniemy tylko, że na tej samej mapie. No i ten main bus, który nam posłużył w tej serii, powiedzmy, w króliczkach, czyli tamtych w cudzysłowie, posłużył nam do wysłania rakiety, to w tej serii mega bazy posłuży nam do... Jako taki bootstrap, no po angielsku się mówi bootstrap. Jako taki jumpstart, znowu po angielsku, nie wiem jak się mówi, przepraszam. Jako, no coś, w każdym razie posłuży nam jako taka wyskocznia może, która pozwoli nam się odbić i zbudować no, coś na większą skalę. Czyli na przykład zamiast doprowadzać kamień i robić landfill w main busie, to po prostu robimy go w takim ośrodku produkcyjnym, tak? I myślę, że w ogóle chcielibyśmy... Trochę uprzedzam fakty, ale no po prostu dawno nie gadałem do mikrofonu, także tego. Myślę, że w ogóle chcielibyśmy tak naprawdę zrobić takie ustandaryzowane, a to tutaj jest, to może na szybko pobiegniemy tam. O Jezu, 19, chciałem 10, no ale okej. Ewidentnie nie zdobywam już achievementów. W ogóle myślałem o tym, żeby zrobić takie ustandaryzowane po prostu tile, no. Takie jednostki, z których będziemy budowali całą bazę. I to powiedzmy byłoby coś takiego, prawda? Czyli mamy tutaj roboport, mamy kable, mamy wszystko i tak naprawdę pozwala to nam tworzyć pewnego rodzaju, no po prostu bardzo uporządkowaną bazę, to raz, albo właśnie raczej z takich bloków większych. Czyli taki blok produkcyjny, powiedzmy. Czyli tutaj tak naprawdę to zmieściłoby się jeszcze raz, dwa, co najmniej, jeszcze ze dwie fabryki tego landfillu, prawda? A czemu nie jeżdżą te pociągi? A to ciekawe, trzeba będzie tutaj jakoś to... Z jakiegoś powodu niestety tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć na osiem i dlatego to się tak średnio balansuje. No nic, jeszcze ze dwa by się zmieściły co najmniej, czyli tutaj mamy dwa, które produkują landfill i ten landfill sobie potem jest odwożony pociągami tutaj i trafia tu. Myślę, że będziemy potrzebowali tego landfillu wiele, w sensie o wiele więcej niż teraz mamy, to mamy 93 tysiące, 83 tysiące, no to jest mało. Mało to jest z doświadczenia, pamiętam, że jak tamtą mega bazę robiłem, to naprawdę tego landfillu szło strasznie dużo. Czyli analogiczną rzecz po prostu dla wielu innych rzeczy zrobimy. Na przykład zrobimy centralną hutę, zrobimy jakąś tam centralną produkcję płytek i tak dalej, i tak dalej. To wszystko będzie potem dystrybuowane pociągami. Przynajmniej takie jest założenie, taki jest pomysł. No dobra, nagadałem się prawie 10 minut. To teraz przejdźmy do clue odcinka, czyli zacznijmy sobie produkować te układy procesorowe. Gdzie jest ten kwas siarkowy? Tutaj. Jest oczywiście niepodłączony, bo po co miałbym go podłączyć? Gdzież ty jesteś, kwasie siarkowy? Tu. Tutaj jest, tak? Dobra. Czyli zrobimy sobie tak i tu połączymy i mamy kwas siarkowy już tam.
No i wyśmienicie. Aha, też może się możecie zorientować, ale podwoiłem produkcję tutaj ropy naftowej. Okazało się, że niestety produkujemy zbyt mało ropy naftowej na potrzeby naszej fabryki. Trochę przesadziłem ze skalą. I też tak naprawdę zrobiłem tutaj dwa dodatkowe jeszcze ciągi produkujące czerwone płytki, te zaawansowane układy. Procesorowe czy coś tam, jak to się nazywa. Czerwone płytki. Elektroniczne, przepraszam, to jest procesorowe. Ale spokojnie, to będziemy myślę, że jeszcze ze dwa albo ze trzy trzędzie dobudować, bo na pewno będziemy zużywali wiele tych. Dobra, i jaki byśmy chcieli design tak naprawdę? Tylko roboty powiedzmy niech się tym zajmą. A mogą być nanoboty, liczyłem, że zrobią to nasze roboty z tego. Z sieci logistycznej. No ale trudno. Tak naprawdę mamy dwie możliwości, no bo jaka jest trudność tak naprawdę w produkowaniu tych układów procesorowych? No niby żadna, tak? No ale jeśli chodzi o wyzwanie takie projektowania fabryki, no to powiedzmy tak, mamy trzy rzeczy musimy dostarczyć, prawda? Czyli musimy mieć trzy pasy plus rurę. Swoją drogą pobiegnę po więcej rur. Gdzieś tutaj powinienem mieć ich całą masę. No, może niech mi roboty przyniosą. Skorzystajmy z tego, że mamy roboty. Chciałbym mieć 300. Zbudujmy roboport, żeby na pewno nie zabrakło nam tutaj zasięgu. To są tak na środku. Ajajaj. No dobra, teraz nam na pewno przyniosą. Ok, wróćmy do task at hand, które mamy. Aha, jaki jest problem? No, tak jak mówię, żaden, ale skomplikujmy sobie trochę. Czyli mamy jeden pas, prawda, który dostarcza zielone płytki, potem mamy drugi pas, który dostarcza czerwone i mamy trzeci pas, który dostarcza płytki. No i tutaj mamy kolejny ciąg. Tu mamy rury, no i jesteśmy zadowoleni, prawda? Czyli to jest jeden design, który możemy zrobić. Plus, no oczywiście tutaj tam sobie, powiedzmy, wykładamy te płytki, prawda? I robimy coś takiego. Jesteśmy w sumie zadowoleni, prawda? Myślę, że się zgodzimy. I powiedzmy, że tutaj jest... tak i tak. I powiedzmy tak i tak. No i to jest, myślę, taki podstawowy, który moglibyśmy zrobić. Plus, no oczywiście tam się dorzuci gdzieś stacje procesorowe, już te podstacje będziemy super zadowoleni. Ale oczywiście bym chciał to troszkę skomplikować, dlatego że chciałbym mieć te rury wewnątrz, żeby to zajmowało mniej miejsca. Wiem, że miejsce akurat nie jest tutaj dużym problemem, ale mimo wszystko chciałbym design mieć inny. To od razu zróbmy z tego sobie, jak to się nazywa jeszcze raz? Układy procesorowe, dobra. Układy procesorowe. V1. To jest pierwsza wersja. Wrzućmy to od razu do... O Jezu, ile ja tutaj mam moje schematy, tak? Wczesna gra. Schematy. Wrzucam to od razu. Kilka razy skasowałem tę książkę, także w ogóle zupdate'uję po tym odcinku od razu schematy, także jak ktoś tego, to może sobie pobrać nową wersję. Okej, no i to jest pierwszy design, który moglibyśmy zrobić. Potem mamy drugi, który ja bym chyba preferował, szczerze mówiąc. I wtedy w środku... Jezu, jak ja szybko biegam. Musimy to zmniejszyć. W ogóle wrzućmy sobie na zero, to jest bez żadnych modyfikatorów. Jak mucha w smole. Nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Ja bym chciał mieć w środku to, żeby zajmować mniej miejsca. Problem tutaj tylko wtedy polega na tym, że... Problem jest wtedy taki, że musimy rozdzielić czerwone płytki na dwa. Co mi się trochę nie podoba, szczerze mówiąc. Także, czy moglibyśmy zrobić tak? Ja teraz eksperymentuję, no bo jak nie wyjdą nam te eksperymenty, to po prostu to zrobimy. To jak ktoś chce wiedzieć, jak to wygląda podstawowo, to już może sobie pobrać schemat i być zadowolony. Pyk. Teraz powiedzmy tak.
tu mamy rurę. Pytanie, czy to w ogóle będzie zajmowało mniej miejsca. Może się okazać, że będzie zajmowało tyle samo miejsca. Tak czy inaczej, tutaj musi biec... Tu biegnie to, prawda? Czyli tak naprawdę moglibyśmy zrobić wtedy coś takiego. Okej. Teraz tylko brakuje nam czerwonego. Czerwonej płytki. Skąd byśmy brali czerwoną płytkę? Zawiesiłem się, przepraszam. Ale może nie. Tak też to nie zadziała. No nic, no chyba jesteśmy zmuszeni po prostu. Jezu, kto mi przynosi tyle rzeczy? Po co mi to, ludzie? Ludzie, roboty. Przestańcie mi to przynosić. Nie chcę tego. Weźcie to ode mnie. Ludzie, roboty. No chyba jesteśmy zmuszeni tego użyć, no. Nie jestem zbyt zadowolony. No chyba, że... Chyba, żeby zrobić w jednej linii, tak? Żeby nie było tu jeden, tylko żeby było po prostu w jednej linii, ale to wtedy będzie zbyt długie, to bez sensu by było. Tak naprawdę. No bo ewentualnie... ewentualnie... Nie, no to i tak trzeba by rozbijać. Cały pomysł jest taki, że nie musimy rozbijać czerwonego na dwa. Dobra, no to już kontynuujmy sobie z tym. No nie ma chyba sensu tutaj kombinować zbytnio. Pyk, Ctrl-C. Aha, tak nawet mógłbym to zeschematować. No ale to już wiecie, co robić. Trzeba dodać rury, to każdy sobie wykombinuje. Ctrl-C. I teraz drugie pytanie w sumie, które się nasuwa. Ile byśmy chcieli tego wybudować? No więc tak, to jest pytanie, na które już odpowiadam. Mianowicie chcielibyśmy co najmniej 14 wybudować. Albo jeśli nie 16. Bo tyle, czyli 2, 6, 8. Dlatego, że tyle potrzebujemy, żeby zasilić produkcję tych... Jezus, jak to się nazywa? Użytkowych pakietów naukowych. Tak, bo to jest mniej więcej 1 do 1, tak wynika z kalkulatora. No bo to będziemy robili w następnym odcinku, ale oczywiście, poza tym, że mamy te pakiety naukowe, prawda, no to chcielibyśmy też do innych rzeczy wykorzystywać, no na przykład do tego i do tego. To jest straszny, no i do tych niższych, to jest straszny, że tak powiem, pożeracz układów tych wszystkich. Potrzebujemy modułów prędkości i tak dalej, żeby produkować no, na przykład automaty montażowe, czy też radionadajniki. A nie, do radionadajników nie potrzebujemy. O Jezu. Słuchajcie. Ale dziwnie. To zróbmy sobie w ogóle radionadajnik, słuchajcie, i wykorzystamy go w designie. Czegoś tam jeszcze potrzebujesz? Miedzianych drutów, tak? I stali. Pyk. Druty, jak rozumiem, będę miał tutaj. Dobra, no mogę zrobić te radionadajniki, one się długo produkowały. To totalnie w takim razie zmienia nam to, jakbyśmy chcieli to zaplanować. Tak mi się wydaje. To będziemy mieli totalnie inny układ. Czyli tak, tu stawiamy radionadajnik. I teraz chcielibyśmy, żeby ten radionadajnik obsługiwał dwa naraz, czyli musimy zrobić tak i tak. I teraz tu możemy sobie pyknąć, że ty produkujesz, a w sumie skopiujemy w ten sposób, pyk, pyk. Przedzierzgujemy na tę stronę rury, czyli teraz środkiem to idzie, Wisła płynie środkiem. Tu musimy... Teraz jest problem z wykładaniem, prawda? No, może nawet nie do końca. Tu robimy tak. Tu robimy tak i tutaj powiedzmy idą zielone, czyli bierzemy pyk, jedna łapka, pyk, druga łapka. Tędy idą czerwone, czyli druga łapka, pyk, 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 pyk.
tu wykładamy sobie w ten sposób. Wykładamy sobie niebieskie pakiety. Układy czy coś tam. Tylko teraz, oczywiście problem polega na tym, że będzie wszystko trafiało na jedną stronę. Czyli gdzieś tam chcielibyśmy to balansować, powiedzmy. Jedną rzecz chciałbym przetestować. Czy jeśli tak zrobimy i potem... Tak. I tak, to będzie trafiało, czy nie? Nie. No niestety. To jest coś, co chcemy potem zrobić. Co ja tutaj chcę zrobić? Chcę zrobić coś takiego. Dlaczego? No dlatego, że jak to skopiujemy i potem tak postawimy, to powinno się teoretycznie balansować. Jeśli się nie mylę. Tak, no bo tu jedzie jeden i coś takiego musielibyśmy zrobić. No i git. Wydaje mi się, że jest ok. Teraz musimy to samo odtworzyć po drugiej stronie. Czyli tu kasujemy, tu robimy tak. O Jezu, to będzie strasznie skomplikowane, żeby to... Ok, chyba to mamy. No dobra. Skopiuję to. W sumie to... Tak, najpierw skopiuję i potem sprawdzę, jeśli działa. Jeśli działa, to po prostu zrobimy sobie z tego schemat. Nie, nie będzie tak działało. Demyt. Dobra, słuchajcie, może się nie ma co martwić o takie balansowanie w pojedynczych schematach. To zróbmy tak. Zróbmy tak, skopiujmy to i będzie 4, 6, 8, Ctrl C, 16, Ctrl C, 32. W ogóle to myślę, że nie ma co się spinać na to balansowanie, bo tak czy inaczej za wolno one się produkują. One się produkują 1 na 10 sekund, prawda? A niebieskie pasy, jaką mają przepustowość? 45 przedmiotów na sekundę. Tak, czyli musielibyśmy mieć ile? 140, żeby je zapełnić? 1400? Nie, jestem w szpitalu, więc nie naliczył. Więc myślę, że możemy sobie po prostu tutaj to zbalansować i będzie git. Także to kasuję, bo to nie ma sensu. I robię schemat z tego. Zmieniamy ikonkę, jest to to. I to się nazywa układ procesorowy. V2. I od razu możemy w sumie dodać beacon tutaj, że jest beacon. Gdzie jest beacon? Tu jest beacon. Pyk. I wrzucam do schematów. No i to jest w schematach, wyśmienicie. I teraz tak, to robię Ctrl C. No, kasujcie to, chłopaki. Potrzebuję więcej nanobotów. Gdzieś tu powinienem mieć nanoboty. Aha, Ctrl V i powiedzmy, że mielibyśmy to na wysokości. A nie widzę powodu, żeby to było jakoś bardzo oddalone. Powiedzmy, że tutaj na przykład, tak? To na przykład można skasować, a ja biegnę po więcej nanobotów, bo stawiam się może tak naprawdę niżej. Tak po środku trochę to zrobiłem. Skasujmy i Ctrl V. Zróbmy tutaj, o. Niech będzie, że tutaj już jest dobre miejsce. Więcej nanobotów jest mi potrzebnych tylko. Tu gdzieś są nanoboty, tak? W ogóle muszę zacząć konstruować nanoboty gdzie indziej, bo tutaj to jest tak... Kolejny bootstrap, który zrobiliśmy sobie na samym początku.
No i w ogóle tak naprawdę całość powinniśmy przerobić na niebieskie pasy. To jest coś, co pewnie między odcinkami zrobię, bo to nuda będzie inaczej. Czyli tak, nanoboty sobie tutaj to produkują. Ja już niestety nie mam ekspresowych taśmociągów podziemnych, ale zaraz będę miał, bo mam nadzieję, że roboty to skasują. Logistyczne to jest pomarańczowy, a konstrukcyjne to jest zielony, więc myślę, że powinien zaraz przylecieć i to rozmontować. No, lecą już. Ile mamy robotów w tej sieci? 1300 logistycznych i 9000 konstrukcyjnych. No to nie jest jakoś tak zatrważająco dużo. Może powinniśmy więcej wypuścić. Ile tutaj jest? 5000 i 6000. Może byśmy trochę więcej chcieli ich mieć. Powiedzmy gdzieś... O. Tyle. No i logistycznych. Logistyczne w sumie są ważniejsze niż konstrukcyjne. Jeśli chcemy mieć bazę opartą na botach. Wydaje mi się, że nie, tak jak mówię. Chciałbym trochę w taśmociągi pocisnąć, bo w sumie wydaje mi się to fajniejsze, ale zobaczymy, jak to będzie jeszcze. No niestety tych beaconów nie mam, radionadajników, no ale to się dobuduje w trakcie. Dobra, no to nie zostaje nam nic innego, jak tylko to podłączyć i zobaczyć, czy faktycznie działa, czy ja czegoś nie sknociłem, jak zwykle. Pyk. Pyk. Ups. Pyk, pyk. Chcielibyśmy zrobić tak, tak i tak. I jeszcze potrzebujemy zwykłej rurki, raz, dwa. No i mamy tutaj kwas siarkowy. Wyśmienicie, ideolo. Teraz tak, tu wrzucamy czerwone. No i niestety musimy rozbić te czerwone. No, chciałem tego uniknąć, a niestety nie ma takiej opcji dla nas. Czyli powiedzmy, że tak, tutaj dołem idą zielone. Źle rura jest poprowadzona. Zróbmy tak. Jeszcze niżej, tak? Dobra. A tu idą czerwone. Tutaj też idą czerwone. Dobra. Wezmę więcej podziemnych, bo potrzebuję, żeby to lepiej wyglądało. W ogóle chcę się poskarżyć na te roboty, że one mi nie donoszą... Aha, bo nie powiedziałem im, że potrzebuję tych rzeczy. I need more. More. More good stuff. Tego potrzebuję mieć 200. No. Proszę mi dostarczyć. Dziękuję. No i wróćmy do roboty. Jezu, ale długi odcinek nam wyszedł. Myślałem, że to będzie tak, że nagram 20 minut czy coś i z głowy. A tu po prostu się okazuje, że nie dość, że co chwila zmieniam zdanie, to jeszcze mam strasznie dużo do powiedzenia dzisiaj. Pyk, pyk. O, fuck, oczywiście. Oczywiście tu muszą być te magazyny. Ale nie ma tego złego w sumie. Na szczęście mamy te 9000 robotów logistycznych, więc tam konstrukcyjnych. Zaraz powinno to zniknąć. A my w międzyczasie już możemy w sumie tak naprawdę poprowadzić to. A tu jest mniej więcej środek, wydaje mi się. Pyk, pyk. A, skopiujmy, żeby nie było. Dobra, to ktoś zbuduje, miejmy nadzieję. Teraz tak, górą idą... górą idą czerwone. Okej, to znaczy, że musimy rozdzielić, prawda? Właśnie, jak to rozdzielić teraz ładnie. No i chyba musimy zrobić tak po prostu i potem... Tu musimy zrobić tak przede wszystkim. Teraz.
To musimy przenieść jeden niżej, czyli tu. Tu zrobić coś, powiedzmy, takiego. Tu zrobić coś takiego. I teraz tu zrobić. Czyli tak naprawdę powinniśmy jeszcze jeden niżej przenieść to. Czy jesteśmy w stanie to przenieść jeden niżej? Tak, oczywiście, że tak. Fuck. Po co mi to? Roboty, ludzie. Wyrzućmy to. Ojejku. Niech to ktoś pozbiera. Bardzo się cieszę. Pyk. Czyli tak, tu idą nie czerwone, niebieskie chcę. Tu idzie to, tutaj robimy sobie tak. Tu idzie to. No i tutaj zasadniczo powtarzamy, prawda, historię. Czyż możemy poprowadzić tak i tak. I teraz, tu robimy. Pytanie, czy teraz nie chcielibyśmy z drugiego pasa pociągnąć. Czyli tu robimy. Skopiuję to po prostu, co? Tak, tak. Tu robimy tak. Aha, tylko chciałem to z drugiego pasa pociągnąć, czyli na tej wysokości. Dobrze. Rzeczywiście nie pamiętam na której, na tej chyba. Tu robimy tak, tego nie chcę, tu chcę tak, tu chcę tak. No, dobrze. Poprowadzone, słuchajcie. Teraz jeśli wszystko jest ok, a zakładam, że nie jest, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie dostarczyć prądu wystarczającej ilości tutaj. Musimy jeszcze to przeobrazić w ten sposób. Raz, dwa. O fuck, to jest kolejny jakiś magazyn. Jesus, czemu ja takie rzeczy robię? Proszę to usunąć. To zmirrorujmy tu, w ten sposób i potem tutaj chciałoby się to zbudować. Pyk. No i tu musimy poczekać niestety na roboty. Dobrze, w międzyczasie skonstruować sobie tego troszeczkę. Co więcej, stali pewnie jest mi potrzebne, więcej tego i więcej drucików na pewno. Tery. No i co, usuwacie? No. Chwilę to zajmie. Także tak, słuchajcie, wykorzystam ten moment do tego, żeby... Aha, jeszcze musimy zbudować tu, tak? Czyli powiedzmy... ile będzie nam potrzebne? Jeden. I to akurat środkiem, ale ładnie nam się złożyło. Czyli powiedzmy tak, i tak. I tak, i tak. Pyk. Pyk, no i ideolo. Tu jeszcze musimy... O, czy to jest pytanie, czy to będzie tak działało? Miejmy nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że powinno w każdym razie. Tak się kiedyś sortowało pasy, zanim wprowadzili możliwość sortowania... Jezu, ile wam to zajmuje. Zanim wprowadzili możliwość sortowania... przy pomocy rozdzielników, o. No już naprawdę szybciej ja to zrobię. Dziękuję. Dziękuję za nic, roboty. Dobra, i teraz trzeba to połączyć, powiedzmy, że w ten sposób. A tutaj się połączymy, tak na przykład, o. No i powinno być już produkowane w sumie. Wow, ale pomyłkę tutaj zrobiłem.
ale pomyłkę tutaj zrobiłem. Ajajaj, to na pewno wiele osób się złapało za głowę, co ja robię go. Co ty robisz, Gorigon? Tu chcemy coś takiego zrobić. Tak, tak. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Kwak, fuck, fa. A to musimy... Musimy to przenieść. No, tak właśnie się kończy. Arogancja taka. Nie, to będzie szybki odcinek, bla, bla, bla. Wiadomo, szybki odcinek. Or whatever, Gorigon. Tu zrobimy tak. Tu zrobimy tak. I teraz tutaj tak. I pyk, i pyk, i pyk. Dobrze, teraz jest poprawnie. Nie, czy znowu jest do dupy? Nie, no znowu się to zrobiłem. Boże. Chłaj. Dołem mają iść zielone. Pamiętam, że z jakiegoś powodu usunąłem te dwie. Czyli teraz pyk. No i niestety będzie brzydko. Chyba, żeby przesunąć to o jeden do dołu. Najpierw zróbmy czerwone w takim razie. Pyk. Już teraz na pewno tędy poszły górą. Jest okej, prawda? No niestety tutaj będzie brzydko wtedy. No nic, no jakoś gdzieś musi być brzydko. Niestety. No nie, no to tak nie zrobimy, no. Bez sensu. No trudno, no. Będzie tak. Będzie jak musi być. No, nie jest najgorzej, powiedzmy. No dobra, teraz wypadałoby oczyścić te pasy. No i niestety to nie działa. No halo, halo, gdzie te zielone? Strasznie dużo tych czerwonych się tutaj zrobiło. No już lecą, dobrze. Ideolo. Teraz pytanie, no niestety to nie trafia w ten sposób. Bardzo niedobrze. Kiedyś to działało. No i co teraz? No nic. Chyba trzeba niestety tak zrobić. Przy okazji będzie się balansowało. Trochę. No, powiedzmy. Popracujemy jeszcze nad tym w następnym odcinku, bo już musimy kończyć, jeśli chodzi o dzisiaj. Także słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobało i że jakoś da się radę wytrzymać beze mnie i bez mojego tutaj nieogarniania, co się dzieje. Jeszcze tydzień i co? 40 minut, myślę, że to jest dobry wynik. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie, żeby polubić wideo, zasubskrybować kanał, napisać komentarz. I co tam jeszcze można zrobić na YouTubie. I co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Gorigon.